czas na przedstawienie! Fiona! Słyszysz mnie? Śpiąca królewno, chyba się do mnie zbliżasz. Szybciej! Nigdy nie przebijesz się przez tę bramę! Bracio, chłopcy! O, to musiało boleć! Dalej, to tylko dziewczyna! Zmuszacie mnie, żebym sam tam zszedł! Kanapki! Jesteście żałośni! Zabieramy się stąd! Wow! Wee!
Zabieramy się stąd! Woo! Nie wiem, jak się tu dostaliście, ale już stąd nie wyjdziecie. Dobra, tym razem ją otworzę. Wiesz co, jakbyś miała wolne w piątek, może wybralibyśmy się na teatrzyk lalek? Zabieramy się stąd! Woo! Ach tak! Dawajcie tu mleko! Nie przestraszycie mnie! Dobrze. Niech będzie gorąca czekolada. Pyszna, parująca, gorąca czekolada. Nie! Fiona! Gdzie jest Roszpunka i reszta? Słyszałam, że Roszpunka jest teraz z księciem z bajki. Z tym łotrem? I słyszałam, że przesłuchują ciastka. Musimy go ratować. Otworzyć dla was drzwi. Oczywiście, moja śliczna śpioszko. Hej, czemu nie wygryzłeś sobie drogi na wolność? Ach, to obrzydliwe! Nie jestem kanibalem! Dziewczyny, tak się cieszę, że was widzę. Oni chcieli mi zrobić straszliwe rzeczy. Czekoladą! Jesteś już bezpieczny. Widziałeś Kopciuszka? Albo Pinokia? Stromboli zabrał Pinokia do zamku złej królowej. Chcę go użyć do stworzenia armii złych chłopców. A gdzie jest książę? Nie, olać księciunia. Jest w zamku i szykuje się na wieczór. Więc tam pójdziemy. Zgoda? Kocham ją, ale będzie nas tylko spowalniać. Ciastek, pilnuj jej dobrze. Kiedy się obudzi, wyprowadź ją stąd. Ha, jeśli oni myślą, że drewniane drzwi mnie powstrzymają... Thank you.
Jesteśmy chociaż blisko? Czuję, jakbyśmy tak szli od zawsze. Hej, to przecież nie moja misja. Następnym razem poproś panią jeziora o jakąś krótszą. Czy to pianino? Widzisz znak. Z daleka jedziesz, tak? Więc poznaj strachu smak. Piratom wybacz, daruj im. Nie mieszaj do tych spraw. To tylko zwykły traf, że zmierzysz się ze strachem dziś swym. Zły nie jestem. Nie mów okrutny czy straszny. Nie zrozum mnie źle. Po prostu bardzo zły. Wszystko wyjaśnię ci. Naprzeciw staniesz mnie. Zły jestem. Budzi szacunek, nie? Oto nadchodzisz, tu zbliżasz się. A złość okrutna w żyłach mych wrze. Tysiącom łotrów wstępiłem tu kły. Powiedz, czemu Piotruś pan odpadł już z tej gry. Na nic moją zły. Po prostu bardzo zły. Ty skłamiesz raz na szpadę, o za karę wbiję cię. Zły jestem i sezowaty cyklu kaka boi się. Budzi szacunek, nie? Zły jestem. Dźwięk do uszu martwych twych, do oklaski mojej jednej dłoni. No brawo! Zły jestem i nawet mama budzi szacunek, nie? Twoja głowa spadnie. Zły jestem i gdy cię dorwę twój stateczek spocznie na dnie. Zły Plan nie zadziałał tak, jak się spodziewałem. To był twój plan? Ech, nie mówmy o tym. Więcej czasu spędziłem nad piosenką niż nad planem. Tak, jakby to nie było oczywiste. A teraz gadaj, gdzie jest Fiona? Jest w królewskim lochu, strzeżona przez wiedźmy, rycerzy, a nawet gorzej, przez cyklopy. Dobrze, że nie przez piratów. Bałem się, że powiesz piratów. Biorąc pod uwagę, jacy byli przerażający. Znowu mi dopiekasz. Rusz się, Arcio! Chodźmy! Bezpieczni na pokładzie statku, nasi śmiałkowie rozpoczęli spokojną podróż powrotną.
aby Artur w końcu zjednoczył się ze swoimi poddanymi. Będzie fajnie. No może poza próbami otrucia. Co? I plagami głodu. He? I rewolucjonistami. Dobra, dość tego. Ja nie chcę być królem. Szkoda, bo będziesz. Lecz srogi los szykował im kolejne niespodzianki. No, po prostu świetnie. I rzucił ich na bezludny brzeg.